Witam wszystkie byki i zapraszam serdecznie na prognozę miesiąca listopada. Ten miesiąc ma niecodzienne aspekty, niecodzienne konstelacje i powiązania planet, ponieważ odbywa się w Twoim znaku, jak już słyszałeś, wideo już robiłam, bardzo trudna pełnia z całkowitym zaćmieniem Księżyca. Ta pełnia będzie dotyczyła drugiej dekady byczków. Zaćmienie Słońca w znaku Skorpiona dotyczyło pierwszych dekad, ale jesteście wszyscy pod wpływem zaćmienia, czyli energii karmicznej. Węzły karmiczne pozostaną jeszcze w Twoim znaku i na osi byk Skorpion do lipca 2023, czyli musisz mieć świadomość, że tu jest siła przeznaczenia, że jest ogromna energia do radykalnych przemian życiowych. Tematem jest zostawianie, zamykanie tego, co się przeżyło, tego, co mi utrudnia życie, tego, co trzymam, ale już nie funkcjonuje to. Staram się to reanimować, staram się to jakoś tutaj powrócić do życia. Nie róbcie tego. Jeżeli widzicie, że coś upada, że coś odchodzi, że coś się kończy, otwierać się na nowe możliwości. Tych możliwości będzie tutaj masa. Otworzyć się na inne tematy pracy, może na nowe relacje, na nowe związki, na inne sposoby zarabiania pieniędzy, może u Ciebie chodzi o talenty i w jaki sposób wykorzystać te talenty, ale najważniejsze, węzeł karmiczny, w którą stronę masz iść, jest w Twoim znaku i pozostanie do lipca 2023, czyli musisz powrócić do siebie, musisz powrócić do swojej autentyczności, pokaż się taki, jaki jestem, wchodź w sferę komfortu. Lub to, co lubisz, lub to, co jest dla Ciebie przyjemnością. Pokaż się także, tak? Nie ukrywaj się nigdzie, gdzieś tam za piecem, ale pokazuj się taki, jaki jesteś, prawdziwy i autentyczny. Nie udajemy czegoś, nie dopasowujemy się do otoczenia, dlatego że te zaćmienia będą niestety ujawniać tutaj prawdę. Do 15 Słońce, Merkury i Wenus znajduje się w znaku Skorpiona i tutaj jest naświetlony dom relacji, dom partnerów wszelkiego rodzaju. Ponieważ węzły karmiczne znajdują się naprzeciw, co masz zostawić i Uran, także Księżyc w pełni 8 oraz Słońce, Wenus i Merkury stoją w kwadracie do Saturna, czyli Saturn zatrzymuje, jesteś pod wpływem energii przeznaczenia i tutaj chodzi o to, aby nie tylko, dobra, pozwala mi to przeznaczenie, robi ze mną co chce, ale ułatwić tą transformację i zmiany. Chodzi o Twoją drogę powołania, chodzi o Twój status, ale także może się palić tutaj na trzech ogniskach, w trzech punktach, czyli w domu, w relacjach i Ty możesz czuć niepokój. Ty możesz czuć zagrożenie, czy brak poczucia bezpieczeństwa, tak? Bo w byku ten księżyc czuje się dobrze, ale w koniunkcji do Urana, no to jestem w szoku, jestem zaskoczony, jestem zdziwiony, nie spodziewałem się tego. Tu może oczywiście chodzić o jakieś sytuacje z zewnątrz, bo w świecie będzie się bardzo dużo działo z tymi aspektami Słońce w koniunkcji do Merkurego, Merkury w opozycji do Urana, do Słońca, Merkury w kwadracie do Saturna, Słońce w kwadracie do Saturna. Tu może chodzić o Twoją drogę powołania, że będziesz na przykład rezygnował z pracy, czy też na przykład Twoja firma będzie zamknięta. Tu może chodzić o to, że niektórzy z Was postanowią otworzyć własną działalność, ale jeszcze nie podejmują takiej decyzji. Mars jest w biegu wstecznym. Tu może chodzić o prawdy, o Twoich relacjach, o Twoich partnerstwach. Jak Ty się pokazujesz, jak Ty jesteś postrzegany, prawda o Tobie. Ponieważ węzeł karmiczny znajdujący się w znaku Skorpiona mówi o tym, co trzeba zostawić, chodzi o związki, chodzi o współpracowników, chodzi o ludzi w relacjach bliskich, ale także w relacjach profesjonalnych wszelkiego rodzaju, tu będą ukazane prawdy. Może jesteś od kogoś uzależniony, może jest, że ktoś Cię tak naprawdę kontroluje, może jest, że ktoś Cię oszukuje, może jest, że ktoś Cię wykorzystuje i dowiesz się tego. Może być tak, że w Twojej pracy, w Twojej firmie się zmieni lub też, że sytuacje przeznaczeniowe w danym miejscu, w danym kraju,
prawda, może to być dotyczy to także Twojej rodziny, czy sytuacji dotyczącej także partnera, że trzeba będzie coś zmienić, że trzeba będzie szybko reagować, ponieważ Mars jest w biegu wstecznym i znajduje się przed Tobą i pozostanie w biegu wstecznym do 12 stycznia 2023, wpływa to na to, jak postrzegasz siebie, jak widzisz siebie. Może widziałeś się do tej pory w innym świetle. Może te relacje i partnerstwa pokażą Ci, co masz zmienić w sobie, ale także wpływa to na sposoby zarabiania pieniędzy. Co jest z tymi pieniędzmi? Czy jesteś zabezpieczony? Czy do zabezpieczeń wszelkiego rodzaju wykorzystujesz swoje talenty? Czy może tutaj podjąłeś jakąś pochopną decyzję z pieniędzmi, w co inwestujesz, jak zarabiasz? Może jest, może to będzie jakaś kontrola, jakieś sprawdzenie, ponieważ ten Saturn jest na całej, na samej górze i zamyka pewne związki, pewne Twoje decyzje, ale także będzie wpływać na sposoby zarabiania pieniędzy i tworzenia zabezpieczeń, ale także Twoją wartość, czy rzeczywiście czujesz się wartościowy. Czy rzeczywiście kochasz siebie, czy akceptujesz siebie, czy pozwolisz sobie na tą przyjemność, czy umiesz pokazać się taki, jaki jesteś. Czyli jeżeli pali się na trzech miejscach i będziesz musiał rzucać tutaj koło ratunkowe, najpierw skieruj energię na siebie. Podczas tego dnia i w korytarzu zaćmień aż do 15 nie podejmowałabym żadnych ryzykownych przedsięwzięć związanych z finansami, ponieważ tutaj grożą załamania. Przypominam tylko jeszcze raz do lipca 2023, ponieważ jesteś pod wpływem energii zaćmień, można tu wszystko stracić albo wszystko zyskać, czarne albo białe. I ten Uran, który znajduje się w Twoim znaku, no nie oznacza stałości, ale wręcz przeciwnie, zmiany, odnowy, zmieniamy się, poprawiamy się. Jeżeli Ty pozostaniesz przy sobie, otworzysz się na te zmiany, nie będziesz się upierał w jakichś tam starych zachowaniach, przyzwyczajeniach, czy też może jest, że w jakimś temacie jesteś bardzo zmienny w stosunku do siebie. Raz traktujesz siebie tak, raz tak, albo też pozwalasz sobie na jakąś manipulację, na kontrolę, czy też może być w odwrotnym kierunku, że ty trzymasz kogoś tutaj w szachu. Nie robiłabym. Wyjdź z tego, dlatego że tutaj wyjdą jakieś prawdy. Tak? Tutaj się coś objawi. Widzę, że będziesz też wychodził właśnie, będziesz rezygnował ty nagle ze względu na jakieś sytuacje, rezygnacje. Nawet bym powiedziała, że są jakieś trzy osoby. To mogą być osoby, z którymi jesteś w partnerstwie, to mogą być osoby, z którymi zarabiasz pieniądze. Tu mogą być osoby, z którymi rozmawiasz, rozwijasz się, uczysz się. Jakiś temat związany z mamą na pewno. Ten temat mamy, temat emocji, temat poczucia bezpieczeństwa, ale także, że pojawią się nowe propozycje współpracy i kooperacji i że nagle nieoczekiwanie wszystko zmienisz. Decyzję podejmowałabym, przesunęłabym, tak? Czyli nawet jeżeli ta sytuacja się tutaj objawi, przesunęłabym na styczeń. Czyli możesz coś zadecydować, ale podpisywać dopiero 18 stycznia, kiedy planety będą w koziorożcu i będziesz miał trygon. 16 Wenus przechodzi do znaku Strzelca, 17 Merkury do znaku Strzelca i 22 Słońce do znaku Strzelca. Przechodzi do tematów finansowych, domu finansowego, czyli widzę tu napływ jakichś pieniędzy, radykalną poprawę sytuacji finansowych i tutaj jest znów Księżyca, tak? Czyli podczas tego dnia Jowisz, planeta szczęścia, planeta ekspansji, wyrusza w bieg prosty i ustawia się korzystnie dla Ciebie, że będzie można spełnić marzenia i życzenia z jakąś grupą ludzi do 20 grudnia 2022. Jednocześnie, ponieważ i Słońce, i Wenus, i jest nów Księżyca 23, jest nowy sposób zarabiania pieniędzy z komunikacji, przekazu wiedzy, przekazu informacji. Może tutaj czekałeś na jakiś kredyt, może jakaś pomoc, jakaś zapomoga, jakaś inwestycja, może pieniądze od partnerów, może pieniądze za granicę. To mogą być także spadki
To mogą być pieniądze z ubezpieczeń, to mogą być od Twoich współpracowników, tak? Czyli jest radykalna poprawa sytuacji finansowych, więcej optymizmu, więcej radości, ale także temat zostawiania starych traum, otworzenia się na przyszłość, zostawiania, zamykania przeszłości, zamykania książki i otworzenie nowej książki. Zaczynamy od początku pisać swoje życie z radością, lekkością, optymizmem, otwierając się na te nowe energie. Może wymyślisz jakiś inny sposób inwestowania pieniędzy, korzyści z zagranicy, korzyści z nauki. Pluton stoi dla Ciebie pozytywnie. Wykorzystaj tego Plutona. On odchodzi do końca roku 2024, już będzie sygnał w marcu 2023, kiedy przejdzie do znaku wodnika i ustawi się w kwadracie. Pluton dodaje Ci powera, dodaje Ci siły, dodaje Ci potężnej energii na to, aby właśnie otworzyć się na nowe cele, aby się uczyć, aby się rozwijać, aby kooperować za granicą. Tutaj masz korzyści z tej zagranicy, takiej mocy, takiej siły, takiego motoru już nigdy nie będzie. Tak, czyli on będzie powracał, on będzie się pojawiał w tą i z powrotem, ale tutaj masz do marca. Polegaj na sobie, polegaj na swojej wiedzy i pokazuj się taki, jaki jesteś. Tego chce ten Uran, abyś pokazał się autentyczny, lekki, radosny, no, nowoczesny. Może właśnie trzeba się coś uczyć z tą techniką, z tą nowoczesnością dla tych osób, które mają jeszcze problemy, ale ponieważ od następnego roku i tak będzie totalny skok techniczny, my wszyscy będziemy musieli otworzyć się na to nowe i nów księżyca w tym w znaku strzelca dla niektórych byków mówi o wejściu w nowe relacje, w nowe partnerstwa, dla innych o nowych sposobach zarabiania pieniędzy i nowe źródło przepływu pieniędzy, czyli jest poprawa sytuacji finansowej od 16 listopada. Nie będzie tak źle jednak, tak? Czyli na początku może ta energia do 15 być bardzo intensywna, jeżeli popatrzycie dalej, jeżeli popatrzycie na swoje życie z lotu ptaka, pamiętajcie, że przeznaczenie prowadzi Was w odpowiednim kierunku, tylko trzeba na to się otworzyć i pewne tematy z przeszłości pozamykać, zostawić. Chodzi o jakieś stare emocje i stare uczucia, ale także tematy, jak siebie widzisz, starej wartości, że zmieniłeś się, jesteś inny, nie jesteś tym człowiekiem, którym byłeś w roku 2020, czy może nawet wcześniej, ale wiele osób się zmieniło i teraz po prostu bądź sobą, pokaż się taki, jaki jesteś w tym momencie. Miesiąc kończymy trudnym aspektem. Merkury ustawia się w opozycji do barana, czyli tutaj nie decydować coś pochopnie. Jeszcze wcześniej z Jowiszem, który jest w pozytywnym sekstylu, jest szansa na spełnianie swoich życzeń, spełnianie marzeń, wejścia w nowe relacje, w nowe partnerstwa, ale także pomoc ze strony grup, ze strony ludzi, ze strony ludzi o podobnym myśleniu. Tutaj będziesz mógł się spełnić i zrealizować. Drogie byki, dziękuję serdecznie za wysłuchanie. Życzę Wam wspaniałego miesiąca, spokojnego. Zapraszam serdecznie do robienia horoskopów rocznych na rok 2023. Zapraszam na warsztaty w Mielnie 4-5 lutego, gdzie będę omawiać energię, która nas będzie otaczać do roku 44. Informacje także u góry lub pod nagraniem. Powodzenia i wszystkiego dobrego.